Cześć, mam na imię Kuba i chciałem Wam opowiedzieć nieco więcej o naszych świątecznych produktach. Jak wiecie, święta już za pasem, a więc jest już najwyższy czas, aby coś wybrać, ucieszyć swoich klientów, czy też ich klientów. Na początek chciałem Wam pokazać dwa produkty, które moglibyśmy umieścić w kategorii produktów ekonomicznych. Są to produkty o cenach do 5 zł za sztukę. Cena nie jest wielka, ale są to produkty, które mógłbym powiedzieć są podstawowe. Bez nich święta nie mogą się udać. Pierwszy z nich to ta znakomita czapka Mikołaja. Oczywiście mógłbym Wam pokazać też, jak się je używa. A robi się to właśnie tak. Drugi z produktów w tej kategorii to skarpeta świąteczna, którą to możemy gdzieś zawiesić, najlepiej w okolicach kominka, żeby gwiazdor czy też Mikołaj miał jak najbliżej do tej skarpety. Dodatkową zaletą tego produktu jest fakt, że dziecko może pokolorować samodzielnie tą skarpetę, co zwiększy radość, a i pewnie zaoszczędzi trochę nerwów rodzicom, którzy dzięki temu znajdą zajęcie dla dziecka i będą mieli trochę więcej spokoju w tym trudnym przedświątecznym okresem. Kolejny produkt, na który chciałem zwrócić Waszą uwagę, to świąteczne kubki. Kubek wykonany jest z ceramicznego materiału, ale jest schowany w ciepłym, milutkim sweterku. Dzięki temu kubek nie złapie kataru, a Wy jeszcze lepiej ogrzejecie swoje dłonie, pijąc gorącą herbatę. Mamy ten kubek w dwóch wariantach. Pierwszy z nich to czerwony, ze świątecznym motywem. Drugi z nich to szary. W przypadku obu tych kubków możemy zaproponować grawer na małym skórzanym elemencie, który znajduje się na sweterku. Zapewniam Was, że kawa czy herbata z takiego kubka smakuje znakomicie w drugiej połowie grudnia. Następny produkt to zestaw skarpet. Jak widzicie, skarpety zapakowane są estetycznie w piękne pudełko. Zajmie mi chwilkę, zanim dobiorę się do tego prezentu. Jak widzicie, w pudełku znalazłem dwie pary skarpet. W tym wypadku są to granatowe skarpety z dwoma świątecznymi motywami. Co warto zaznaczyć, skarpety są dobre na każdy rozmiar stopy. Nieważne, czy nosisz buty rozmiaru 38 czy 45, skarpety będą pasować. Ponadto wzór można określić również mianem uniwersalnego, a więc nada się zarówno dla pań, jak i dla panów. Oprócz granatowego koloru, ten zestaw jest również dostępny w kolorze szarym. Tym razem gwiazdą jest tutaj renifer i ponownie w dwóch różnych odsłonach. Jeżeli szukacie czegoś świątecznego, co udekorowałoby Waszą kuchnię, mogę polecić tą oto puszkę na ciasteczka. Puszka jest zamykana i wykonana z metalu. Jak widzicie, w kolorze czerwonym z miłym zimowym motywem z boku. W środku zmieści się sporo ciasteczek, a znakowanie możemy zrobić przy pomocy graweru właśnie na wieku tej puszki. Następnym produktem, który chciałem Wam pokazać, jest ten oto świąteczny koc. Jak widzicie, jest całkiem spory, a wykonany z polaru. Dzięki temu spokojnie ogrzejecie się czy to na zewnątrz, czy to też w domu. Jak widzicie, ozdobiony jest ładnym świątecznym motywem. Widzimy renifery, widzimy wzory geometryczne i szczerze Wam powiem, że aż mam ochotę się nim owinąć. No, ale w ten sposób szybko bym zasnął, dlatego
przejdę lepiej do dwóch kolejnych produktów, kategorii, która bardzo mi się podoba. Są to kalendarze adwentowe, albo inaczej, innowacyjne kalendarze adwentowe. Na czym polega ich innowacyjność? Otóż w przypadku obu tych produktów sami możecie skomponować kalendarz adwentowy dla swojego dziecka. Pierwszy z nich, kalendarz adwentowy Casio, jest dosyć prosty w formie. Możemy go poznakować tutaj i wygląda po prostu jak białe pudełko. Kiedy otworzymy ten kalendarz, od razu spostrzeżecie 24 małe szufladki. Każda z nich ozdobiona jest świątecznym motywem oraz oczywiście odpowiednim numerem. W tychże małych szufladkach możecie umieścić mały upominek, może to być słodycz, może to być właśnie jakiś mały prezent, mała zabawka lub cokolwiek innego, co uznacie za stosowne. Ten kalendarz adwentowy może z Wami też zostać na dłużej. Wystarczy, że wyjmiecie każdą z szuflad i włożycie ją z powrotem czystą stroną do góry i w ten sposób bardzo łatwo uzyskacie organizer, pudełeczko, na przykład na biżuterię, na przykład do segregowania małych narzędzi czy zabawek. Także ten kalendarz adwentowy może też być Twoim przyjacielem, jeśli lubisz w domu porządek i segregujesz swoje rzeczy. Drugim kalendarzem, który chciałem Wam pokazać, jest kalendarz adwentowy Tulo. Jak widzicie, jest to sporych rozmiarów choinka wykonana z filcu. No i oczywiście, jak to kalendarz adwentowy, posiada ona 24 kieszonki i ponownie w tych kieszonkach sami możecie umieścić prezent, mały podarek dla dziecka. Jeżeli nie chcecie, żeby to były słodycze, może to być zabawka lub cokolwiek innego, na pewno będziecie mieli sporo zabawy, komponując taki kalendarz, ale także Wasze dzieci będą miały sporo radości, widząc tak nietypowy i wyjątkowy kalendarz. Na pewno będą miały dużo, dużo więcej radości. Mam nadzieję, że zainspirowały Was produkty, które Wam pokazałem. Oczywiście na stronie, której adres wyświetli się tutaj, znajdziecie wszystkie te produkty, ale też wiele, wiele więcej. Także jeżeli szukacie czegoś innego, prawdopodobnie znajdziecie to również na naszej stronie.